Jedziemy Mielonkowi zanieść obiadek. Tutaj mu braciszek przygotował trochę zielonego kurczaka, owoców i kurczaka. Nie pokazuj mi pan tego gówna, bo ja żebym to widział. Nie wracam sobie z Gdańska. Nie. Trasa z... Chyba... Trasa z... Z Kubie jadę. Z Warszawy. Rozmawiałem o wycieczce. Z taką fajną panią. Była naprawdę bardzo miła. Myślę, że dojdę z nią. Widzisz, ile mam rybaków na szybie? Polowanie sobie dzisiaj urządziłem. Safari, na autostradzie. Tu. Tu kurwa jest monopol. Jesteśmy w Amsterdamie, w atrakcji numer 1, czyli w dzielnicy czerwonych latarni. A latarni, które w gruncie rzeczy nie są do końca czerwone. Prostytucja tutaj jest legalna od 1815 roku. Mam dzisiaj tak piękną pogodę. Teraz idziemy do muzeum seksu. Dziwnie się tu czuję. Dokładałem nawet pilotę. Możecie tutaj odnaleźć coś dla siebie. No przynajmniej ja tak mogę. Dawaj. Żobuś. Spel na 12. Wielbiam takie miejsca. Królik mi wpadł w samochód. Ale jak? Ale jaki królik to był? Jak świnia! Dobrze, że dał drzwi. Że z boku. Tylko takie łubu-dubu, takie dępy, takie pu-pu-pu-pu, takie... Na drodze leżą jego piórka. Skoro go tu nie ma, to znaczy, że przeżył. Kolejne samochody. Dla mnie kobieta musi być błyskotliwa, inteligentna. Czekaj. Zaraz rozwinę tylko tą pistę rozwijaną. Co rozumiałeś, Paweł? Dalej mi tą kamerą. Proszę mi tu nie przepinać! Pozdrowienia z Malborka. Czemu oni się tu odurzali? Odurzali. Nie, to do nagrywania, ale wydaje mi się, że masz łysienie plackowate. Dobra, idę szukać ludzi, którzy są śmieszni w jakiś sposób. Idziemy do zoo. Jestem po 24-godzinnym tripie, także dopiero dzisiaj zamelduję się do hotelu. Znalazłem chyba to, co mnie najbardziej zainteresowało. Nie te dziewczyny. To. Na horyzoncie dobre foki. No tyle. Ich chyba nie wolno zgniatać. I teraz dwie rzeczy. Albo ten u góry się zaciął, albo ten na dole nie chce. Umiem go dobrze pokroić. Działem kurwa, wiesz czemu, bo tylko możesz być taką niedospawaną kurwą, jebaną farelką czeską kurwa, żeby wchodzić i tak pierdolić kurwa 3x3. Widzę kolega niedostrojony życiowo. Tam? Co to jest takiego? W oddali wygrzewa się mój stek. Taki wielki, gruby kawał krwistego steku. Ach, to mi się teraz marzy. Włożę na patelnię. Jak to zamrozić? Ja już miałem przygotowane przewody, ale wyczerpał mi się akumulator. Ogólnie ta ryba ma paraliż, a wy się jaracie jakimś karpiem na Wigilię. Co to? Krokodyle to w sumie dobry pomysł na pozbycie się zwłok. Co? Kto jedzie na majówkę z bębu? O, ale tam odcinają, Boże! Uwielbiam to. Boże! Nie piłeś? Niczego, i w ogóle... Nie piłeś nic? On tak czerwanie spiewa. Co, mam się zapiąć? Tam dość nie problem. To zabrzmiało co najmniej jak propozycja. Laski w gazecie. A ja oglądam narzędzia. Holendnicy! Siedzieliście kiedyś na dołku? A co my tutaj przez tory przejeżdżamy? A nie ma sprawy! Siadam po lewej i szukam pedału. Tu się schowały te pedały!
Chyba ci się coś pojechało. Z nie z tą osobą rozmawiasz. O, co chodzi? Nie no, powiedz mi. Ty masz ogólnie zjebany łeb. Mogłeś się bardziej postarać. No nie chciałbym robić laski. Nie mogę na to patrzeć. Hej, teraz na poważnie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Nie będę was prosił o lajki i subskrypcje, jednak jest mi bardzo miło, gdy widzę, że komuś podoba się to, co robię. Zachowajcie dystans. Dzięki, trzymajcie się, cześć!